Dobra, ale jak coś dograj, on się w pewnym momencie włączy. A, no jest. Bo pani się zapytała, czy cena jest ta sama na Bookingu, czy my może stacjonarnie w hotelu mamy. Widzę. Do widzenia. Widzę. Nie. No i nie słychać teraz. Akcelera. To jest ten tryb, tak? Ej, trudne to. Myślę, że cały czas ma 100 usta w tym.
Pięknie. Dzień dobry. Może pan zostawić. No niech pan tam na razie zostawi. O. Dobrze. Dziękuję. Fajnie, ja nie mam. Of course. Yes. Skarbie, możesz do mnie nie mówić, jak ja do nich mówię. Cię zestresowałem strasznie. No bo...
też chcę taki dupalacz. Dobra. Nie ma problemu. Restauracja jest czynna. Jeżeli chodzi... Sobota? Jeszcze sobota. Państwo mają 403, tak? Bo to jest pokój do soboty. A które godziny by interesowały? To nie, nie, to dopiero od 11 to jest czynna. Musiałabym zapytać, bo nie wiem, czy na 11, czy na 12 tak to personel przyjdzie, więc musiałabym zapytać i wtedy dałabym pani znać. W razie czego zadzwonię na numer telefonu. Dobrze?
Dobrze grasz. No to póki co wygrywasz z diamentem. Jeszcze 2-0. Agresywnie. Dobre. Przed chwilą był na barze, ale jest, kręci się po hotelu. A w jakim celu? Okej. Okay. Dobra, mogą Państwo podejść na miejsce, poproszę. Bo on niedaleko. Tutaj państwo na targi do ciebie. Na targi ślubne. No. To jest na targach. Czemu mnie nie słyszysz? Halo. Moment. Dziękuję.
Już wróciłam na recepcję. Nie, miałam telefon cały czas przy sobie, tylko że tam nie ma internetu, z którym jestem połączona. Przyszli do mnie państwo tacy z Czech i chcieli ode mnie kolejną hołdę, bo powiedział, że żonie jest zimno. No to kurwa pukam do nich z tą kołdrą, nie? Pukam raz i kurwa nic, się nie odzywają, nie? Pukam drugi raz. Tak. Tak, bo uchylił mi tylko drzwi tak troszkę i on do mnie mówi, o co chodzi. Ja mówię, przyniosłam kołdrę, a on, a dzięki, dzięki. Ja nie pamiętam, które są wasze. To na pewno do naszych, może te, macie grubsze, nie wiem. Nie wiem. Te są do naszych cieniutkie, ale do waszych nie wiem. Na pewno był nagi, jak mi otworzył. Dobrze. Nie, dobrze. No ten pan, którego ja wzięłam, brawo skarbie, którego zameldowałam, właśnie wyszedł tak pijany z hotelu. Hej! Dobrze, niedobrze. Ty mówisz, że nie umiesz grać.
Proszę pani dokument. Jednego z Państwa potrzebuje dokumentu. To będzie faktura Paragon. To poproszę Państwa adres zamieszkania i tutaj podpis. Dodam kartę do pokoju, bo jest na pierwszym piętrze. Nie, nie trzeba. Proszę pana, podpis. I tu mam tylko do podpisania, bo poproszę dzisiejszą datę i podpis. 15. Dziękuję ślicznie. Kierujemy się na lewo w dół schodami za recepcją i po prawej stronie będzie klatka schodowa bądź winda. Może być. Wszyscy przyjechali, którzy mieli. Super. No i co? Recepcja Hotelu Przegorzewskiej, w czym mogę pomóc? A o której Państwo będą? Czy już są? Dobra, to ja już idę. Dobrze, ja już idę otworzyć.